ciekawe, bo potem na to hip-hopolo rzucili się wszyscy, odmieniali je przez wszystkie przypadki, ale kiedy wychodziło apogeum Acetoholics, nastroje były zgoła inne. Fu, który zresztą jest na tej płycie, mówił o Doniu, że ma mistrzowskie podkłady na wielkim poziomie i że płyta jest kozacka. Kowal, redaktor naczelny Ślizgu, mówił, że Suczki to jeden z lepszych kawałków o panienkach, jakie w życiu słyszał, i że to dobra płyta, która powinna dać drużynie mocną pozycję. Hier Grona również zachwycał się Suczkami i również zachwycał się płytą Acetoholics, przynajmniej do czasu. Kowal Omezo też pisał, że współpraca z Liberem wychodzi nieźle. No potem to już nie było... tak. No Mezo też był akceptowany przez długi czas, to nie jest No bo Mezo ma swoje oczywiście początki w technicznym takim... Tak jest. Sprawnym warsztatowo rapie z dużym dystansem do siebie. Takim bardziej warszawskim niż poznańskim, szczerze mówiąc. I ogólnie rzecz biorąc, to zjawisko tak zwanego hip-hopolo dotyczy, myślę, że w większym stopniu pojedynczych utworów niż albumów. O tak. Przecież Trzeci Wymiar po debiucie u Kameya, tutaj wymienionym, nagrał krążek, który jest jednym z najfajniejszych, najbardziej esencjonalnych i najbardziej hip-hopowych albumów wydanych w Polsce kiedykolwiek. Tak, zresztą, no, jeżeli popatrzymy sobie na samo flow, bo tutaj pijemy do Dla mnie masz styla, no to poza tym, że był faktycznie dziwny, niefortunny klip trochę, może ten kawałek nie trafił też na swoje czasy, to jeżeli chodzi o to, jak panowie tam działali przed mikrofonem, trudno tutaj mówić o tym, że to nie było inspirowane najlepszymi nawijaczami ze Stanów i że na przestrzeni całej płyty tych wpływów było bardzo dużo, więc... Zasadniczo może nie wszystkie, może oczywiście jest ta część hip-hopolo, która wynikała z jakiegoś dziwnego, koniunkturalnego odejścia do, w kierunku prostych melodii, jakichś takich zaśpiewów z biesiadnych zaśpiewów, ale część była po prostu jakimś nieudanym przeszczepem ze Stanów, no to się tak skończyło.